kategoria filmu, jak i kategoria druga muzyki, jak i kategoria trzecia gier i multimediów, to są bardzo porównywalne kategorie, które gonią książkę. Oczywiście książka jest największa, te trzy są mniej więcej na równym poziomie je goniące. Ja wierzę, że zarówno film, jak i muzyka, jak i gry, no bardzo mocno się będą rozwijać. Oczywiście trzeba zadbać o to, żeby w każdej z kategorii no, być razem z rynkiem, tak? Jeżeli rynek jest zainteresowany internetem, no to trzeba sprzedawać te produkty w internecie. Jeżeli rynek szuka gier downloadowych, no bo to panowie się głównie tym interesujecie, to trzeba te gry w postaci downloadów oferować. Jak rynek szuka gier w postaci przeglądarek internetowych czy mobilnych, no to trzeba być na tym rynku. No to, natomiast to nie, i podobnie jest wideo, tak? Ja bardzo lubię sam oglądać filmy, uważam, że nasi klienci bardzo lubią oglądać filmy. Też wierzę, że Empik zostanie takim miejscem, gdzie się przychodzi do sklepu czy wchodzi na site internetowy, żeby zobaczyć nowość, ale też żeby zobaczyć coś, co zostało ciekawego wydane parę lat temu i ciągle jest dostępne w Empiku. No, mi się wydaje, że na koniec ludzie no, potrzebują rozrywki w jakiejkolwiek formie, im się nie podoba. No, jest ta, już zaczyna być taka popularna sofa w dużym pokoju, gdzie klient siedzi, ogląda telewizję, gdzie klient siedzi z dziećmi, gra w gry, gdzie stoi sprzęt hi-fi i słucha muzyki. No, wszystkie no, kategorie są równie ważne. Tak? No. Cieszę się, że przez ostatnie lata Empikowi się udało na tym robić niezły biznes, że udało nam się te kategorie pielęgnować. No i wierzę, że wykorzystamy te zmiany, które się dzieją, głównie technologiczne i z punktu widzenia postrzegania klientów, żeby dalej być na tym rynku głównym graczem. Czytelnictwo nie będzie się zmniejszało. Ja uważam, że ludzie będą dalej czytali, będą czytali dalej bardzo dużo. Będą oczywiście coraz bardziej zainteresowani, żeby czytać książkę w postaci elektronicznej, czy słuchać ją w postaci audiobooków. Natomiast no, książka jest tym najważniejszym nośnikiem kultury i ludzie, którzy są no, jednak zainteresowani, czy to wiedzą, czy edukacją, no, z książki nie zrezygnują. No, jak ktoś nigdy nie czytał książki, to pewnie nie zacznie, ale jak ktoś czytał, no, to będzie czytał do końca swoich dni. Ja uważam, że raczej nie będziemy obserwowali spadku na rynku książki, natomiast będziemy obserwowali wzrost tych rynków takich jak filmy, jak gry. To tak będzie wyglądało.